serdecznie, bardzo gorąco. Witam wszystkich uczestników finału 4. Powiatowego Konkursu Pieśni Papieskiej Śpiewajmy Ojcu Świętemu. Organizatorami tego konkursu, jak już zapewne wszyscy uczestnicy i Państwo opiekunowie i dyrektorzy szkół wiedzą, są Zespół Szkół w Słupnie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin. Z wielką przyjemnością Państwa witamy i popatrzcie wszyscy Państwo, święty Jan Paweł II też nas wita. Myślę, że wielkie brawa za to, że nas tak wita właśnie. Chcę powiedzieć, że tak, na eliminację naszego konkursu, które odbyły się w kwietniu, zgłosiło się 85 uczestników z 20 szkół placówek powiatu wołomińskiego. Po tych eliminacjach wstępnych do dzisiejszego finału zakwalifikowało się 40 uczestników. Nasz konkurs jest już, tak jak powiedziałam, po raz czwarty. I po raz czwarty mamy wielki zaszczyt, że patronat honorowy nad tym konkursem sprawują Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Solarczyk, który obiecał, że będzie o godzinie 13:00. Pan Piotr Uściński, starosta powiatu wołomińskiego, który też myślę, że do nas dojedzie tutaj. I burmistrz Radzymina, pan Zbigniew Piotrowski. Ten konkurs dzisiejszy będzie odbywał się w 4 kategoriach wiekowych. Najpierw wystąpią uczniowie klasy 1-3, potem uczniowie klasy 4-6, gimnazjaliści i szkoły ponadgimnazjalne. No, myślę, że wszyscy z wielkim zainteresowaniem, bo już miałam takie pytania, oczekują na informację, kto będzie w jury, kto będzie tak najbardziej pilnie słuchał i oceniał te występy. Więc tak, już też wiele lat z nami współpracuje i z tego bardzo się cieszymy. Przewodnicząca jury, pani Beata Wardak, bardzo gorąco witamy. Ja przypomnę, że pani Beata Wardak ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, że swoje umiejętności doskonaliła w Salzburskim Mozarteum pod kierunkiem Heleny Łazarskiej i Grace Bambry, że występuje na scenach teatrów operowych niemalże całego świata. Obecnie jest solistką warszawskiej opery kameralnej, bierze udział w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych. Jest założycielką Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej, jest tam prezesem i w ramach działalności tej fundacji organizuje liczne koncerty w kraju i za granicą. Jest twórczynią festiwalu operowo-operetkowego na Mazowszu, co możemy wyniki jakby pracy oglądać 14 sierpnia u nas tutaj w Radzyminie na przepięknym festiwalu operowo-operetkowym, na którym mam nadzieję, że mogę dzisiaj już zaprosić, prawda? Wszystkich, bo to jest naprawdę niezwykłe wydarzenie i takie wydarzenie światowej klasy. Drugą panią w naszym jury, nową panią, mam nadzieję, że pani już tu złapie bakcyla i będzie z nami na dłużej, jest pani Małgorzata Puzio. Bardzo serdecznie witamy. Pani Małgorzata Puzio jest polską aktorką telewizyjną i dubbingową. W latach 1999-2000 prezentowała Pogodę w TVP1. Aktualnie w Telewizji Polskiej jest jedną z gospodyń kącika kulinarnego w pytaniu na śniadanie oraz gra rolę jedyneczki w programie dla dzieci TVP1. A jest autorką i prowadzącą programy telewizyjne pod tytułem Mazowieckie Smaki i Smaczki dla TVP3. Opracowuje scenariusze kulinarne do programów Alfabet Kulinarny Karta Schillera i Na Ostrzu Noża. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przeczytałam. A oprócz tego, co wiem, tutaj współpracuje z panem dyrektorem Michałem Kamińskim i prowadzi Teatr Malucha, tak? Tu w Radzymińskiej sali koncertowej. Także maluchy, jak będziecie chciały do teatru, to tu do pani Małgorzaty. W czasie przerwy się można już zapisać. No i już też nasza, że tak powiem, długoletnia współpracowniczka, pani Elżbieta Suchecka. Bardzo serdecznie witamy. Pani Elżbieta Suchecka jest absolwentką Wydziału Muzykologii, jest nauczycielką muzyki i gry na pianinie i jest dyrygentką licznych chórów. Także zobaczcie, ocenia was najwyższe profesjonalne jury, jakie sobie można w ogóle wyobrazić. Ale mam nadzieję, że to stresu w was jednak nie wzbudza. My otwieramy 4. Powiatowy Konkurs Pieśni Papieskiej Śpiewajmy Ojcu Świętemu. Za wszystkich trzymamy kciuki. Jury życzymy owocnych obrad. Mnie, mój
życiu wybrać chcę i z kim ku niemu iść. Cały świat wierzą modlitwy jest, gdzie w miłość każdy ból zmienia w krzyż. Gdziekolwiek pójdziesz, tam jest to. Gdziekolwiek spojrzysz, tam jest to. W zapachu kwiatu i w smaku chleba, w kolorach tęczy, w trawach i drzewach. Posłuchaj ciszy, woła cię. Na słońce popatrz, wzywa cię. W powiewie wiatru, w deszczu, kropelkach, w każdym oddechu i w rytmie serca. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Naucz mnie, mój Ojcze, naucz mnie, kiedy wyruszyć mam i którą wybrać drogę. Cały świat wierzą modlitwy jest, gdzie w miłość każdy żal zmienia ból. Gdziekolwiek pójdziesz, spotkasz go. Gdziekolwiek spojrzysz, dojrzysz go. Gdy błądzisz w mroku, On jest jasnością. Gdy gniew rozpalasz, On jest miłością. Posłuchaj ciszy, woła cię. Na słońce popatrz, wzywa cię. I dokądkolwiek niosą cię nogi, On jest początkiem i końcem drogi. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Dzisiaj, gdy mieszkanie w niebie masz, w mym sercu żyjesz wciąż. Co z nauk Twych świętych rad przekuwam nadal życia sens. Powołanie świętym Bogiem.
ziemi, która na przestrzeni wieków zawsze Bogu wierna była. Tu za wiarę nasz zjad przelewa. Nadziei otuchy, krople w serca wlać.
życiu wybrać cel i z kim ku niemu iść. Cały świat wierzą modlitwy jest, gdzie w miłość każdy ból zmienia krzyż. Gdziekolwiek pójdziesz, tam jest On. Gdziekolwiek spojrzysz, tam jest On. W zapachu kwiatu i w smaku chleba, w kolorach tęczy, w trawach i drzewach. Posłuchaj ciszy, woła Cię. Na słońce popatrz, wzywa Cię. W powiewie wiatru, w deszczu, kropelkach, w każdym oddechu i w rytmie serca. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Naucz mnie, mój Ojcze, naucz mnie, kiedy wyruszyć mam i którą wybrać z dróg. Cały świat wierzą modlitwy jest, gdzie w miłość każdy żal zmienia Bóg. Gdziekolwiek pójdziesz, spotkasz Go. Gdziekolwiek spojrzysz, dojrzysz Go. Gdy błądzisz w mroku, On jest jasnością. Gdy gniew rozpalasz, On jest miłością. Posłuchaj ciszy, woła Cię. Na słońce popatrz, wzywa Cię. I dokądkolwiek niosą Cię nogi, On jest początkiem i końcem drogi. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Głosem Boga cisza jest, cieniem Boga słońca blask, wiatr to czuły Boga gest, deszcz to krople boskich łez. Dziękuję. Plotłam we włosy słońce od rana, miałam przejść z Tobą przez rybną bramę. Chciałam wykrzyczeć Ci, że już wiem, ale milczałam jak cień. Wyszedłem do Ciebie z wielkiego cienia, teraz niepewność pewność zamieniam. Chciałem wykrzyczeć Ci, że już wiem, ale milczałem jak głaz. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nie milcz, bo miłość znów Cię ominie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Będziesz wołał, nie usłyszy, zniknie w tłumie.
pragnienie. Nie chcę mu dłużej zamykać ust, kocham cię teraz i tu. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, nawet gdy czujesz, że ranisz ciszę. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, sercu miło, niebu miło jest usłyszeć. Obracam ku tobie twarz jak słonecznik, co mi źli ludzie, jestem bezpieczny. Uczę się mówić do tych słów, kocham cię teraz i tu. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, nie milcz, bo miło znów cię ominie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, będziesz wołał, nie usłyszy, zniknie w tłumie. Nie wstydź się mówić, że kochasz, nawet gdy czujesz, że ranisz ciszę. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz, sercu miło, niebo miło jest usłyszeć. Kocham cię teraz i tu. Ostatniego blasku dnia, do zorzy, którą zgasi Bóg, nieśmiała wiara tli się w nas, że się nie damy zimnej nocy. Aż nagle pęka cały świat. Zbyt krótka była życia nić. Krzyczymy tylko w blade oczy pierwszych gwiazd. Ból, co właśnie nas jak mrok zaskoczył. Nie można żyć bez światła, ono daje moc, niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć krople dnia, co ocali nas, nadzieję da. Nie można żyć bez światła, chronić trzeba je, uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Ojcze Święty, proszę nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest tak delikatna. Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach, powiedział kiedyś święty Jan Paweł II. Miłością jesteś wielką, co otacza mnie. W
wiem, że słyszysz mnie i wierzę szczerze. Nie można żyć bez światła, ono daje moc, niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć krople dnia, co ocali nas, nadzieję da. Nie można żyć bez światła, chronić trzeba je. Uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Ojcze Święty, proszę nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest tak delikatna. W niebie daleko jesteś tam, a światło wiedzie mnie do Ciebie. Był klasztor karmelitu, skąd swój słynny
byłem, żeby znać Twoje oblicze, Twoją twarz. Poznaję Cię, lecz tylko z opowieści. Miałem 5 lat, a wtedy Ty odszedłeś w swe odwieczne sny. Do matki swej w ramiona, Ojcze Święty. Alleluja, 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 Alleluja. Płakała Polska wzdłuż i wszerz, od szczytów gór po morza brzeg. Za Tobą nasz kochany Ojcze Święty. A teraz, gdy już nie ma Cię, modlitwy pieśń wysłuchać chciej, kochany Ojcze Święty, Alleluja. Ani słowa. W każdym tym słowie światła błysk, tak ważne, czy zrozumiem dziś najświętsze słowa Twoje, Ojcze Święty. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Dojrzałe plany.
przytulne wioski i miasta, pod okiem szczytów łagodnych ziarno dojrzewa i wzrasta. Wadowic ciche zaułki duchem natchnione czekają. Wasyście stróżów poranka nad powołaniem czekają. W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany. Lolek został papieżem, naszym papieżem wybrany. W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany. Karol został papieżem, świętym papieżem wybranym. Wezbrała Polska odsruszeń, świat zadziwiony przystanął. Bóg sprawił, że jego uczeń przyoblekł się wielką chwałą. W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany. Karol został papieżem, świętym papieżem wybranym. Niepokalanej Boże dojrzały plany. Lolek został papieżem, świętym papieżem wybrany. W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany. Został papieżem, świętym papieżem wybrany. Dziękuję. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny. Światła, ile
życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Dziękujemy. To cóż, wysłuchaliśmy wszystkich uczestników naszego konkursu Pieśni Papieskiej. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod tak wielkim wrażeniem, że nie wiem, czy nie zapomnę powiedzieć tego, co miałam powiedzieć, ale postaram się. Drodzy uczestnicy, nie wiem, dzieci, młodzieży, bo takie różne osoby, prawda? Ja myślę, że te wyciągnięte dłonie Ojca Świętego ogarnęły was wszystkich tutaj. I te święte dłonie chyba was tu na pewno dzisiaj też pobłogosławiły, bo to jest rzecz niesamowita. Ja na początku powiedziałam, nie wiedząc jeszcze o tym, że może to nie tyle konkurs, a nawet koncert. I pewnie się nie pomyliłam, że to był faktycznie koncert niesamowity w darze dla świętego Jana Pawła II. Moi drodzy, ja chciałem przede wszystkim uzupełnić wypowiedź pani dyrektor. To właśnie dzięki staraniom wspólnie z panem skarbnikiem udało nam się wygospodarować te środki na to, byście dotknęli kamienia z napisem Radzymin na ręku w Wadowicach. I ja takiego zdjęcia oczekuję zbiorowego. Gdy mi czas pozwoli, to może spotkamy się tam razem wspólnie. I bardzo mi na tym zależy, żebyśmy zabrali pozdrowienia z Radzymina i z waszych miasteczek, z których jesteście, z których tutaj dzisiaj występowaliście na gościnnej scenie sali koncertowej w Radzyminie, bo wizyta u Ojca Świętego w Wadowicach, wyjazd z Radzymina do Wadowic jest połączeniem naszej miłości, pamięci i serdeczności, jaką otrzymujemy dzięki spotkaniu z Ojcem Świętym 13 czerwca 1999 roku w Radzyminie. I pamiętajmy wszyscy, że w niedzielę o godzinie 12 uroczystą mszą świętą rozpoczynamy nasze dziękczynienie pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Henryka Hozera, również księdza biskupa Solarczyka, który jest obecny razem z nami. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich na tą uroczystość zapraszamy, bo zamykamy, właśnie tą klamrą zamykamy uroczystości kanonizacji Ojca Świętego. Wigilię kanonizacji Telewizja Polska zadedykowała Radzyminowi całodzienny program Obecność kamer w Radzyminie, kuriery mazowieckie, prognozy pogody szły na żywo z Radzymina, bo dyrektor Telewizji Polskiej powiedział, że Radzymin pamięta naprawdę. Radzymin kreuje wspaniałą historię i potrafimy się dzielić tą historią i dlatego dzisiaj z wielką radością w tym finale konkursu Pieśni Papieskiej uczestniczyliśmy wszyscy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Martynę Bralewską. Yeah.
Zaraz w najbliższych dniach będzie reportaż fotograficzny, będą filmiki zamieszczone właśnie tam. Dziękujemy. Zapraszamy uczestników kolejnej kategorii, klasy 4-6. Marlena Bujniak. Aleksandra Nowa. Natalia Ochocka. Zapraszamy kategorię gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Zobaczmy,
Jeszcze bardzo serdeczne i gorące podziękowania dla konferansjerów, czyli Karoliny Pietrzak i Macieja Sochackiego. Zapraszamy. Zapraszamy nasze szanowne jury, żeby nam ogłosiło te najważniejsze wyniki. Witam serdecznie dzieci, młodzież, rodziców. Chciałabym bardzo podziękować za takie wspaniałe przygotowanie, za taki piękny ubiór tych dzieci, bo wczoraj właśnie skończyłam komisję przyjęć do Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina i nawet młodzież, bo tam ludzie do 30 roku życia, niektórzy byli w swetrach i w dżinsach. I zastanawiałam się, czy to brak szacunku dla komisji, dla jury, czy to brak szacunku dla sztuki, bo jak się śpiewa utwory poważne muzyki klasycznej, należy się ładnie ubrać, żeby podkreślić powagę wystąpienia. A dzisiaj przepięknie młodzież wyglądała, naprawdę przepięknie. Także gratuluję rodzicom, gratuluję pedagogom, gratuluję dzieciom, bo jesteście wspaniali. I jestem już od początku tego konkursu i naprawdę rokrocznie jest jeszcze lepiej. Dlatego mam nadzieję, tu poddałam pomysł organizatorom, żeby ten konkurs zmienić na konkurs ogólnopolski, bo uważam, że i idea jest wspaniała i Radzymin jest wspaniały. Jak Państwo wiecie, ja kocham to miasto i jestem Radzyminianką z tak zwanego dziada pradziada. I to, co tu się dzieje, to jest naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe na tle naszego kraju. Także teraz przejdę do jury, do wyników jury. Wszystkim dzieciom gratuluję, jesteście wspaniali. Ale należy powiedzieć o wynikach. Kategoria 1-3. Wyróżnienie. Wojciech Godlewski. Koleżanka tak specjalnie pisała, żebym nie mogła przeczytać bez okularów. Ale ja się nie dam. Teraz mi podpowiada pani. Zuzanna Janusz. Boże, słodka jesteś, jaką masz śliczną sukienkę. Zazdroszczę ci. Trzecie miejsce w kategorii 1-3 Maria Szczapa. Drugie miejsce Jakub Czerwiec. Ja? No, specjalnie do końca Czerniec. Przecież N się pisze inaczej jak W. Nie damy się. I pierwsze miejsce Julia Górska. Super. Wyglądasz jak prawdziwa Julia. Bo
biskup się śpieszy. Gdzie się biskup śpieszy, jak ma tyle młodzieży w koło? A my też jeszcze nieźle się trzymamy. No biskupie, tu trzeba być z nami. No, bliżej dzieci. A miał pochodnie się było z panią przewodniczącą? Nie. No nie było, no jak? To pan ważny. Czuję się ogromna w tych dzieciach. Kategoria 4-6. Może tu lepsze światło będzie. Maria Janusz, wyróżnienie. Aleksandra Nowik, wyróżnienie. Izabela Zimun, wyróżnienie. Alicja Rusak, wyróżnienie. No i słuchajcie, czy nie pięknie ubrane? Proszę bardzo. Złote buciki, złoty sweterek. Beżowa sukieneczka, beżowe buciki. Czarne, piękne lakierki, piękna sukienka biała. Nie no, rewelacja. Trzecie miejsce. Aleksandra Szafarska. To teraz werbel powinien być. Masz. Dobry człowiek. Brawo. Korale masz czerwone. Buty też. No, kupię sobie nowe. Drugie miejsce. Ludwika Moczulska. Idzie, idzie. I pierwsze miejsce. Julia Wiśniewska. Śpiewasz ślicznie. Czyściutko. Tak. Juleczko, mam nadzieję. Ile masz lat, dziecko? To jeszcze mamy, kochana, 4 lata, góra 5 i zdajesz do Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ale jesteś, kochana, nie na śpiewie, bo na śpiewie nie da się być przed 15 rokiem życia, wiesz, na śpiewie operowym. Masz śliczny głos, czyściutko śpiewasz i mam nadzieję, że się zgłosisz, dobrze? Do pani oczywiście. Oczywiście, że do mnie, a do kogo? Nie oddam takiego pana. Kategoria gimnazjum, nie ma wyróżnień, ale za to są 3 nagrody. Trzecie miejsce, Katarzyna Matysiak. Kasiu, nie ma ciebie? No, chodź, kochana, tak pięknie śpiewasz. Bardzo ci gratuluję. Pięknie i piękną piosenkę, brawo. Słuchajcie, malutkie pudełeczko, ale na pewno jest coś cennego. Drugie miejsce. Zuzanna Lenkiewicz. Bardzo trudna piosenka, pięknie zaśpiewana. No i cóż, pierwsze miejsce. I kto otrzymuje? Przystojny, uroczy poeta. Arkadiusz Myśliwiec.
głos na barytonowy, jeszcze mu się tu wszystko rozwinie. Bardzo pięknie. Powie choć ciebie to ucałuję. Proszę bardzo, proszę Państwa, i ostatnia kategoria seniorzy. Z racji tego, że były tylko dwie panie i szczerze mówiąc nie miały konkurencji, to myślę, że nagrodzimy je wielkimi brawami, a niech ściągną w przyszłym roku trochę konkurencji dla siebie. Brawa dla dziewczyn. Proszę Państwa, dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom. Są naprawdę, dziewczyny są wspaniałe. Pan burmistrz też jest wspaniały, daje kasę na kulturę. To jest bardzo ważne, proszę Państwa. Zapraszamy razem z burmistrzem 14 sierpnia na wielką galę operetkowo-operową. 11 festiwal operetkowo-operowy na Mazowszu. 11 lat. Proszę Państwa, w tym czasie wykształciliśmy już dwie gwiazdy. Osoby młode, które zjawiły się do mnie, mając lat tam 16, a już śpiewają na scenach świata. Mam nadzieję, że kolejnymi osobami będziecie wy. Dziękuję Państwu bardzo.